Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet. Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Jest godzina 10.10. Słyszymy się na falach FM oraz na www.wnet.fm. No i zaczynamy nowy tydzień z nadestroją wyborczą. Za nami wybory do parlamentu, oczywiście przed nami wybory do samorządu. Już całkiem niedługo z punktu widzenia polityków, więc polityka cały czas jest w mniejszym lub większym przedwyborczym rozedrganiu, chociaż my bardziej patrzymy na to rozedrganie po wyborcze. Nowy rząd już wszedł do gabinetów, już rozpoczął procedowanie i podejmuje pierwsze decyzje. Część z nich budzi kontrowersje. Naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka, publicystka, portal Interia. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, dzień dobry. A tej rozmowy Państwo słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie za wsparcie dziękuję. Panie redaktor, chyba minister sprawiedliwości Adam Bodnar, to jest ten polityk, ten minister, który zrobił największą karierę medialną w pierwszych dniach urzędowania, no i wywołał najostrzejsze spory polityczne. Są analizy, są, no nie wiem, ale wywiady, opinie prawne, że nowa ekipa nie powinna się poddawać formalizmowi prawniczemu albo omijać konstytucję, chce profesor Sadurski. Jak będzie wyglądać, jak już wygląda przywracanie praworządności według Platformy Obywatelskiej? Czy mnie to trochę jednak zaskakuje i zastanawia, że minister Bodnar jednak postanowił i zgodził się firmować tego typu rzeczy swoim nazwiskiem, swoim wizerunkiem, który miał nie najgorszy, bo on był zresztą ceniony i chwalony niekiedy także przez ludzi z drugiej strony barykady, także przez prawicę, między innymi za interwencję, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich w sprawie kibiców, niesłusznych aresztowań i tak dalej, więc on miał też jakby tego typu kartę w swojej historii. I zgodził się wejść do tego rządu, który jest rządem, mam wrażenie, jak patrzę na te twarze i na te nazwiska, które wziął sobie Donald Tusk, takim rządem do rozliczeń PiSu, do depisizacji Polski. No i Adam Bodnar, obejmujący resort sprawiedliwości, dosyć kluczowy dla tych rozliczeń, które zapowiada Donald Tusk, jakby zgodził się firmować to wszystko swoim nazwiskiem, wiedząc, że będzie niekiedy musiał działać na granicy prawa bądź z naruszeniem prawa, no bo dopóki jest prezydent Andrzej Duda, wszystkie te takie rewolucyjne zmiany, których nowa większość chciałaby dokonać, trzeba robić omijając, próbując ominąć jakoś głowę państwa i jego prerogatywy. Znaczy to z góry jest skazane na zarzuty o łamanie demokracji, konstytucji, praworządności, czyli mam wrażenie, że role się teraz totalnie odwróciły. Dzisiaj to Prawo i Sprawiedliwość będzie zarzucało ludziom, którzy przed chwilą mienili się obrońcami właśnie konstytucji, prawa, praworządności, to, że idą wbrew i w poprzek swoim dotychczasowym deklaracjom i będą mieli w tym sporo racji, więc to jest jakby trochę takie podkładanie się. Zresztą politycy PiSu już dzisiaj mówią, piszą w mediach społecznościowych, że to jest otwarcie takiej ścieżki, że w momencie, kiedy ta większość straci władzę, to na podstawie rozporządzeń wydawanych przez nowego ministra sprawiedliwości będzie można na przykład kwestionować kompetencje sędziów należących do sędziowskich stowarzyszeń, do Justicji, czy do innych, które się nie będą podobać przyszłym rządzącym. Więc to jest otwarcie jakiegoś worka, na którego końcu gdzieś naprawdę są daleko idące konsekwencje prawne. A i ile, oczywiście, że nie powinno redaktor, się tego robić. Ile tu jest polityki, a ile tu jest prawniczego zacietrzewienia, ile tu jest realnych emocji? Tak, musimy, łamiąc konstytucję, przywrócić praworządność, to może oksymoron, ale trudno. Ale przynajmniej taką żarliwość prawniczą wyrażają chociażby sędziowie zrzeszeni w Justicji, czy w stowarzyszeniu Temis. A na ile to jest jakiejś kalkulacji politycznej, że trzeba tak zrobić, bo nam się to jakoś opłaci? Znaczy ja mam wrażenie, że to jest głównie motywacja polityczna, bo to jest jakby te wszystkie, ja to widzę w trochę szerszym kontekście, te wszystkie pierwsze działania w ogóle nowego rządu i różnych ministrów mają na celu pokazanie swojemu temu najtwardszemu, najbardziej wiernemu elektoratowi, że zobaczcie, jak myśmy się od razu wzięli do pracy i sprzątamy po PiSie, to czego od nas oczekujecie. Pamiętajmy, że elektorat Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zwłaszcza
jest bardzo nastawiony na rozliczanie PiS-u, jest bardzo mocno motywowany emocją antypisowską. To wynika z rozmaitych badań prowadzonych regularnie, że to jest ten elektorat, który tego właśnie oczekuje politycy Koalicji Obywatelskiej. Zresztą mówią o tym też dosyć wprost w takich mniej oficjalnych rozmowach. Więc ta koalicja zaczęła od takich spektakularnych decyzji, często dosyć zabawnych, no bo kiedy Barbara Nowacka jedzie specjalnie do Krakowa, żeby odwołać kurator małopolską, panią Nowak, robi z tego po prostu wielkie przedstawienie, kiedy no wiadomo, każdy nowy rząd przychodzi, wymienia kuratorów, wymienia wojewodów, no to jest jakby naturalne, taka jest kolej rzeczy i to nie ma w tym nic dziwnego ani nadzwyczajnego, a robi się z tego wydarzenie, jakby to było coś zupełnie nadzwyczajnego i jakby to było jakieś bardzo symboliczne, więc tego typu historii obserwujemy w ostatnich dniach, czy nie wiem, likwidacja Komisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza, komisji, która, umówmy się, w polityce już od dłuższego czasu nie odgrywała jakiejś kluczowej roli. Sam PiS gdzieś ten temat trochę odsunął z tego głównego nurtu takich tematów politycznych. W kampanii był to temat zupełnie na przykład nieobecny, więc ja to traktuję też w kategoriach takiej symboliki dla własnych twardych wyborców. I poniekąd trochę wpisuję w to też te pierwsze działania Adama Bodnara, który też tutaj musiał pokazać, że on się bierze za ten wymiar sprawiedliwości, nawet jeśli nie ma do tego odpowiednich narzędzi, bo mówię, no jakby prerogatywy prezydenta są tutaj dosyć jednoznacznie zapisane i Adam Bodnar też o tym doskonale wie, więc to jest próba szukania jakichś takich okrężnych obejść przepisów i prawa, no i narażanie się na te same zarzuty, które przed chwilą Adam Bodnar i inni politycy stawiali PiS-owi, więc to jest, mówię, mam wrażenie, jakby się tutaj obie strony zamieniły trochę miejscami. Będziemy słyszeć teraz dokładnie te same argumenty, które przez 8 lat były kierowane pod adresem ministerstwa Zbigniewa Ziobry. I tak będzie pełen symetryzm na polskiej scenie politycznej. A na ile jest tak, że ta kalkulacja, pokazanie najtwardszym wyborcom, że jesteśmy tak twardzi, jak zapowiadaliśmy, się opłaci, bo skala frekwencji, ale też poparcie innych ugrupowań jak Trzecia Droga wskazuje, że no jest jakaś duża część, być może nie mała wyborców, którzy nie należą do tych najtwardszych i takie działania mogą im się nie spodobać. Ja jestem sama ciekawa, bo na razie też zastanawia mnie, jak na dłuższą metę właśnie podejdą do tego politycy, chociażby PSL-u czy Polski 2050, bo rzeczywiście ich wyborcy to są ci wyborcy, którzy nie chcieli tej wojny kontynuować, jakby szukali tej trzeciej drogi, nie chcieli się określić za PiS-em ani za Koalicją Obywatelską, więc to są wyborcy, którzy są trochę mniej nastawiani na rozliczenia i oni chcieliby jakichś konkretów realizacji obietnic, a dostają na razie samo rozliczanie, same zapowiedzi rozliczania i to jeszcze z takim mówieniem wprost, czy z takim puszczaniem oka na zasadzie, że nawet jeśli będziemy łamać prawo, to jakby w imię słusznych idei. No nie, no chyba nie wszyscy głosując na obecną większość rządzącą chcieli tutaj łamania prawa, raczej chyba chcieli poprawy standardów, raczej chcieli uniknąć tego wszystkiego, o co było oskarżany PiS, a dostają to samo, tylko jeszcze bardziej i w przeciwną stronę, więc ja nie wiem, na ile tego paliwa wystarczy i czy jest jakiś plan B. Wydaje mi się, że to jest z punktu widzenia Donalda Tuska dzisiaj najbardziej bezpieczny kierunek, bo w momencie, kiedy pójdzie w innym kierunku, to zaczną wychodzić te różnice między koalicjantami. One i tak będą wychodzić, ale w momencie, kiedy jest to podlane tym paliwem antypisowskim, to jest to jakiś taki zwornik tej koalicji, bo wszyscy tutaj się zgadzają, że PiS trzeba rozliczyć i to jest taki wygodny temat zastępczy. Ale ja sama jestem ciekawa, nie potrafię odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, na ile tego paliwa wystarczy i kiedy ci wyborcy, zwłaszcza trzeciej drogi, zaczną zadawać pytania i okażą jakieś zniecierpliwienie, że no to jednak nie tak miało wyglądać. No i pytanie też, jak będzie się w tym wszystkim PiS odnajdywał jako partia opozycyjna. No, czekamy na to, co się wydarzy za chwilę w mediach publicznych. To pewnie jest kwestia tego tygodnia, czy najbliższych dni nawet. Tutaj znów będziemy mieć do czynienia z jakimś naruszeniem prawa, bo ja to analizowałam dosyć dogłębnie. Wydaje mi się, że bez naruszenia prawa nie da się przejąć mediów publicznych w taki czysty sposób prawnie, więc to będzie też kombinowanie, jakieś takie omijanie
omijanie i używanie jakichś kruczków prawnych, więc będzie z tego też awantura. Zakładam, że tutaj PiS też nie będzie chciał odpuścić, zresztą są też takie zapowiedzi, więc będą pewnie jakieś protesty, jakieś awantury na korytarzach TVP i tak dalej. Więc to też pewnie tym wyborcom na przykład trzeciej drogi nie do końca musi się podobać, bo przecież jakby te standardy obiecywano, że będą teraz zupełnie inne. Więc ja jestem sama ciekawa, jak długo to paliwo będzie działało. To jest ciekawe. Na razie też inne paliwo, naszym gościem Kamila Baranowska, inne paliwo jest w drodze. Na razie paliwo związane z Konfederacją. Konfederacja, najmniejszy klub w Sejmie, ale wcale nie najbardziej jednolity. No i być może klub, który nie będzie miał również marszałka, czy wicemarszałka, jak Prawo i Sprawiedliwość. Jakie będą losy Konfederacji po incydencie w Sejmie, a także po decyzji w większości, być może, żeby odwołać Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu? Mam wrażenie, że ku temu wszystko zmierza, bo zdaje się wczoraj Przemysław Wibler z Konfederacji powiedział, że właściwie to takie ultimatum, które dał Szymon Hołownia Konfederacji, zadziałało odwrotnie i generalnie Grzegorz Braun w tym samym sposobem został obroniony w Konfederacji, no bo jakby oni, politycy Konfederacji, tłumaczą to tak, że nikt im nie będzie ustawiał tego, jak ma wyglądać ich klub, więc oni się jakby tutaj postawili temu ultimatum ze strony marszałka Sejmu, więc jakby idąc konsekwentnie tym tropem, w tym momencie Krzysztof Bosak powinien przestać być wicemarszałkiem Sejmu, tak zapowiadał to Szymon Hołownia. No Konfederacja jest w trudnej sytuacji, znaczy Grzegorz, ten występek skandaliczny absolutnie i po prostu z najzwyczajniej w świecie głupi Grzegorza Brauna jakby zaprzepaścił wszystkie te próby Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, takiego cywilizowania Konfederacji, pokazywania, że to jest całkiem normalna partia, nie żadna szalona. Jakby prezent w postaci tego, że Janusz Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu, jakby przybliżał Konfederację do osiągnięcia tego celu, że teraz będziemy normalną partią, jedyną merytoryczną opozycją. Zresztą Krzysztof Bosak miał całkiem niezłe wystąpienie też w Sejmie, Sławomir Mentzen także po expose i Morawieckiego i Tuska. Więc to wszystko zmierzało w całkiem dobrym kierunku, aż do tego nieszczęsnego, skandalicznego zachowania Grzegorza Brauna. No a dlaczego Konfederacja Grzegorza Brauna nie chce się pozbyć? Ano dlatego, że Grzegorz Braun ma jeszcze trójkę współpracowników z korony Konfederacji i gdyby on odszedł razem z tymi trzema posłami, no to Konfederacja straciłaby klub, a wówczas i tak straciłaby zapewne miejsce w prezydium Sejmu, więc generalnie jakby mała Konfederacja z kołem zamiast klubem jakby nie jest w interesie ani Mentzena, ani Bosaka, dlatego była to dla nich taka trudna i nieoczywista decyzja i nie podjęli jej od razu, że tutaj wyrzucamy Grzegorza Brauna i mamy sprawę załatwioną, to tak nie działa. Poza tym były takie przymiarki jeszcze w kampanii wyborczej. Oni się zastanawiali bardzo, ci liderzy Konfederacji, czy Grzegorz Braun jest dla nich wartością, czy raczej ciężarem. I jednak wszystkie badania, także ich wewnętrzne, pokazywały, że no, Grzegorz Braun przynosi mi jakieś 2-3 punkty procentowe. A to jest bardzo dużo. Zresztą ja chodziłam na konwencję Konfederacji w kampanii wyborczej jako dziennikarka, żeby obserwować, jak to wygląda. Grzegorz Braun był zdecydowanie politykiem, który zawsze dostawał najwięcej oklasków, był najbardziej obleganą tam postacią przez działaczy, cieszył się największą popularnością, więc on ma swoich, nie boję się chyba użyć tego słowa, takich wyznawców w kręgu wyborców Konfederacji i jego utrata pewnie wiązałaby się z utratą poparcia, które Konfederacja no, nie ma tak dużego. No, z tych 15% zapowiadanych czy sondażowych, które w pewnym momencie Konfederacja miała, wiemy jak to się skończyło. I jakby więc zabrać teraz jeszcze 3% tych, jeszcze że go zabrał. Jeszcze te 2-3 punkty, no więc właśnie, więc to schodzimy do jakichś bardzo niebezpiecznych wartości dla Konfederacji, więc ja się trochę nie dziwię tym od strony politycznej, chociaż no jakby moralnie i tak patrząc na to z boku, no to ten Grzegorz Braun będzie dla nich obciążeniem, bo nigdy nie wiadomo, to jest polityk absolutnie nieprzewidywalny, nigdy nie wiadomo z czym jeszcze wyskoczy w najbliższych dniach, tygodniach czy miesiącach. Jakie podejmie decyzje albo jakie happeningi będzie działało dla Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze zapytam, bo wydaje się, że ta partia na tym konflikcie najbardziej zyskuje.
Nie wiem, znaczy moim zdaniem będzie dziwna sytuacja i bardzo niekomfortowa z punktu widzenia Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu, jeśli w prezydium Sejmu nie będzie właściwie żadnego polityka opozycyjnego. No wracamy do roku 89, to ostatni. Więc jeśli usunie się z niego Krzysztofa Bosaka i jak rozumiem żaden inny polityk Konfederacji nie wskoczy na jego miejsce, no bo skoro Konfederacja nie spełniła warunku pozbycia się Grzegorza Brauna, to jakby nie ma takiego powodu. Więc pewnie Prawo i Sprawiedliwość ponowi swoją ofertę, żeby wybrać do prezydium Sejmu Elżbietę Witek, no ale znamy stanowisko polityków Koalicji Obywatelskiej, Szymona Hołowni i tak dalej, że oni Elżbietę Witek tam nie chcą, więc będzie taki pad. A PiS nie macie interesu, żeby zgłaszać innego kandydata. W ich interesie jest pokazywanie, że tutaj te standardy są łamane wbrew zapowiedziom, miało być nowe otwarcie, nowa jakość, a tej nowej jakości nie ma, więc będziemy trwać w takim zawieszeniu. Nie wiem, czy te podziały w Konfederacji PiS-owi szkodzą, czy pomagają. Mam wrażenie, że PiS ma dzisiaj zupełnie inne problemy i pytania, na które musi sobie sam odpowiedzieć bez oglądania się na innych. Na razie widzimy tam jakieś takie próby jednoczenia, próby trzymania w ryzach tego klubu, żeby to się wszystko nie rozleciało, bo to jest ten czas, pierwsze miesiące w opozycji są zawsze trudne, zwłaszcza jak się ma jeszcze dwie kampanie na horyzoncie. Więc widać tutaj, że Jarosław Kaczyński próbuje tę jedność utrzymać, no ale widać też, że toczy tam się jakaś wewnątrz dyskusja o kierunku przyszłości, tak PiS-u, jak i chyba w ogóle prawicy politycznej w Polsce, bo ja widzę pewien rozdźwięk w tym, co robi i mówi Jarosław Kaczyński, a w tym, co na przykład robi i mówi Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy to jest uzgodnione i czy to jest rzeczywiście, jak przekonują mnie niektórzy politycy PiS-u, taka gra na wielu fortepianach i celowy zabieg, czy jednak jest to wynik jakichś różnic i ścierania się różnych pomysłów na właśnie przyszłość PiS-u i prawicy w ogóle. No to na koniec pani redaktor, naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka, publicystka związana z portalem Interia. Temat, który rozgrzewa i polityków, i dziennikarzy, media publiczne. Patrzę na stronę Gazety Wyborczej, na dzisiejsze wydanie. W Polsce rządzi Tusk, a w TVP Kaczyński. Jak długo jeszcze? Pyta Agnieszka Kublik. Ja też pytam z Agnieszką, jak długo jeszcze? Wydaje mi się, że próba zostanie podjęta w tym tygodniu, ponieważ były takie, chyba nawet oficjalne, publiczne wypowiedzi polityków, że obecnie o rządzącej koalicji, że już w święta, na Wigilię w Wiadomości poprowadzi ktoś inny, więc jeśli chcą dotrzymać tej obietnicy, to się musi wydarzyć w tym tygodniu. Jutro jest Sejm, więc być może jutro jakieś decyzje będą w Sejmie zapadać, ale tak jak powiedziałam, moim zdaniem to jest wszystko bardzo ryzykowne prawnie, to się nie obędzie bez awantury. Nie da się tego zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby nikt nie mógł się przyczepić, że tu nie ma naruszania prawa. Jakby mamy ustawę o Radzie Mediów Narodowych, mamy ustawę o radiofonii i telewizji, mamy kodeks spółek handlowych, mamy statut TVP, tam są bardzo precyzyjne zapisy, więc te wszystkie scenariusze, które są dzisiaj na stole, ja je analizowałam, łącznie z postawieniem TVP w stan likwidacji, wprowadzaniem prokurenta, kuratora, wszystkie one obarczone są ogromnym ryzykiem prawnym, niosą ze sobą masę bardzo skomplikowanych konsekwencji. Najbardziej prawdopodobny dzisiaj scenariusz, no właśnie postawienie spółki w stan likwidacji, wprowadzenie likwidatora, który jest przewidziany przez kodeks spółek handlowych, ale taki likwidator ma bardzo ograniczone kompetencje. On może likwidować, ale on nie może zatrudniać, prowadzić jakieś reformy i tak dalej, więc co wcale nie urządza tej nowej większości. Tak za każdy z tych pomysłów, jeśli się weźmiemy i zaczniemy go tak na czynniki pierwsze rozkładać, okazuje się, że to nie jest do końca to, czego chciałaby ta koalicja rządząca. Więc moim zdaniem bez zmian rzeczywiście ustawowych trudno będzie te media odbić, mówiąc tak brutalnie, aczkolwiek nie mam złudzeń co do tego, że zostaniemy przekonani, że wszystko się da i że to jest prawnie wszystko właściwe. I ja muszę przyznać, że mam trochę żalu do PiS-u, że PiS też to zrobił źle, kiedy wygrał wybory i objął władzę w 2015 roku, to też jakby pierwsza rzecz to zawsze te media publiczne trzeba było szybko przejąć, tylko że PiS miał tę przewagę, że mógł to robić po prostu zmieniając ustawę i do tego się trudno dzisiaj przyczepić. Więc generalnie tutaj mówię, widzę dużo słabości, ale widzę też ogromną determinację, bo to ma być ten symbol, który będzie tę władzę jakoś tam definiował i który ją uwiarygodni w oczach tego najtwardszego elektoratu, że tutaj wygraliśmy właśnie po to, żeby te media publiczne odbić. Na koniec tylko jeszcze powiem, że
Moim zdaniem też bardzo mocno przeceniana jest rola mediów publicznych w polityce w ogóle, przez wszystkie ekipy rządzące, bo ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wygrało podwójnie wybory, nie mając wpływu na media publiczne. Teraz Donald Tusk doszedł do władzy, odsunął PiS od władzy, nie mając wpływu na media publiczne, więc ta ich rola jest mocno przeceniana, a najbardziej śmieszą mnie i trochę zaskakują takie refleksje polityków Koalicji Obywatelskiej, na przykład czy też Lewicy, że trzeba Polakom pokazać prawdę w mediach publicznych. Jak oni zobaczą tę prawdę właśnie w tych mediach publicznych, to przestaną na PiS głosować. Znaczy, jeśli w ten sposób ktoś postrzega rzeczywistość, że wyborcy PiSu głosują na PiS dlatego, że oglądają telewizję publiczną i widzą tam jakąś propagandę, czy jak nazywają to politycy PiS, zafałszowaną rzeczywistość, politycy Platformy. Koalicji, Platformy, zafałszowaną zupełnie rzeczywistość, no to mam wrażenie, że mają bardzo, bardzo warszawocentryczny obraz rzeczywistości i naprawdę zamknęli się w jakiejś własnej bańce. Wyborcy PiSu, czy też wyborcy prawicowi, czy też wyborcy konserwatywni głosują na partie prawicowe, dlatego że mają podobny system wartości, że mają takie, a nie inne poglądy i najbliżej jest im do tej partii, która ma podobne spojrzenie na świat, do ich światopoglądu prezentuje, a nie dlatego, że oglądają TVP. Zresztą były badania pokazujące, że akurat wyborcy PiSu oglądają nie tylko TVP, a najwięcej oglądają także innych telewizji. Dywersyfikują swój przekaz. Tak, w przeciwieństwie do wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy oglądają tylko jedną stację prywatną. To tak właśnie jeszcze gwoli wyjaśnienia, bo bardzo mnie irytują te komentarze mówiące, że wyborcy PiSu są po prostu ogłupieni propagandą TVP i tylko i wyłącznie dlatego głosują na te partie. No to jest trochę bardziej skomplikowane. Nie, ale politycy chcą mieć tą telewizję każdej opcji, bo to jawi się jako niemalże złoty gral, a praktyka polityczna pokazuje co innego. No więc zwłaszcza właśnie, w dzisiejszych czasach, kiedy internet zaczyna nad telewizjami dominować. No i właśnie internet to portal. Między innymi Interia, którego dziennikarka Kamila Baranowska była naszą gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Internet także Radio, Radio Wnet i Fale FM. Internet i www.wnet.fm i patronite.pl / Radio Wnet. To dzięki patronom ta audycja może się odbywać. Bardzo serdecznie patronom za to wsparcie dziękuję. No i oczywiście zachęcam każdego, kto chce, żeby nie tylko jeden przekaz medialny w Polsce dominował, o włączenie się w tworzenie Radia Wnet, tak jak zrobił to Piotr Lisowski, który został w ramach naszego Patronite'a kapitanem Radia Wnet, kapitanem żółtej łodzi podwodnej. Bardzo panu Piotrowi Lisowskiemu za to dziękuję i może będę miał okazję podziękować komuś jeszcze, jeżeli grono patronów będzie się zwiększać. Godzina 10:32. Teraz w Radio Wnet w Odysei Wyborczej zagra Czesław i zaśpiewa Czesław Niemen.